Zaczynamy studio PAP. Majam Rożek. Dzień dobry. Moim Państwa gościem Stanisław Żaryn, doradca prezydenta i były pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dzień dobry. Panie Dzień dobry. Ministrze. Panie ministrze, dzisiaj premier Donald Tusk ma przedstawić szczegóły dotyczące tarczy wschód. Wiadomo, że 10 miliardów złotych ma kosztować wzmocnienie granicy wschodniej. To jest dobra inwestycja? To są wystarczające pieniądze, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Ma Pan takie poczucie? Mam poczucie, że w tej sprawie na razie jest mało konkretów, a dużo takiego politykowania, bo oczywiście... Mamy, mam świadomość, że zabezpieczenia na naszych granicach z Białorusią czy z Rosją to jest zadanie, które musi być kontynuowane. Ja przypomnę, że to rząd poprzedni rozpoczął najpierw budowę barier fizycznych czy elektronicznych na granicach z Białorusią i z Rosją, ale również były wtedy omawiane koncepcje związane właśnie ze wzmocnieniem różnych takich inżynieryjnych zabezpieczeń naszej granicy już na wybrzeżu padek zagrożeń stricte militarnych i rzeczywiście te pomysły i te projekty trzeba kontynuować, bo żyjemy w takich a nie innych czasach. A i wtedy zagrożenia to było krytykowane ze wschodu są poważne. Tak, wtedy to było krytykowane. Wtedy platforma obywatelska jako Siła opozycyjna bardzo mocno atakowała wszystkie pomysły, które realizował poprzedni rząd. No, przypomnę, że atakowano chociażby nas za to, że chcemy 1,5 miliarda złotych przeznaczyć na budowę bariery fizycznej. Dzisiaj premier lekką ręką chce wydać 10 miliardów złotych i być może to jest rzeczywiście potrzebne, są takie sumy, pytanie o to, jak szczegóły mają wyglądać i mam nadzieję, że dzisiaj premier coś więcej o tym powie. Bo... Coś się zmieniło w kwestii bezpieczeństwa? Czy jest tak, że w czasach, kiedy Zjednoczona Prawica budowała ten płot, zagrożenie nie było może aż tak duże, a teraz na przykład premier ma dostęp do informacji niejawnych i ma takie poczucie, że za chwilę może dojść, nie wiem, nie chcę tutaj straszyć nikogo, ale na przykład nie wiem, szturmu na granicę i potrzebne są takie wzmocnienia. Z tego co wiem, żadne radykalne zmiany, jeżeli chodzi o szerszy obraz sytuacji bezpieczeństwa, nie, nie, nie zaszły w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Ja mam wrażenie, że z jednej strony jest to, co teraz widzimy, trochę zagrywką PR-owską. Być może przed wyborami do Parlamentu Europejskiego premier chce mocniej podkręcić taką retorykę wojenną, bo to słyszymy w ostatnich tygodniach bardzo mocno. Z drugiej strony no, mieliśmy do czynienia z takim takimi zdarzeniami w poprzedniej kadencji parlamentu, które były żenujące i były, powinny być wstydem dla obecnie rządzących. Co Oni ewidentnie... Się? Oni ewidentnie wspierali działania, które paraliżowały możliwość odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, zagrożenia wojenne. Rząd prowadził chociażby takie działania wzmacniające nasze granice z Rosją czy z Białorusią, prowadził działania, które miały uszczelnić granice z Białorusią, był bardzo mocno atakowany przez Platformę Obywatelską, a dzisiaj rząd i Donald Tusk na czele przejmują tę samą retorykę, co poprzednicy atakowali nas, dzisiaj robią to samo, a jeszcze mocniej podkręcają emocje społeczne wokół tego, co może się zdarzyć ze wschodu. I dobrze, jeżeli to się przełoży na realne działania i wszyscy będziemy bezpieczniejsi, ale musimy mieć świadomość, że to jest też element, czy może być element cynicznej gry, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach. Czy istnieje jakieś, ma Pan jakieś informacje, czy istnieje jakieś... E realne zagrożenie na ten moment, jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę, czy to jest takie trochę dmuchanie na zimne? Mam świadomość, że ten, ta operacja hybrydowa, bo tak ją od początku nazywaliśmy, trwa i będzie kontynuowana. Z czasem, kiedy robi się cieplej, to zawsze te ruchy migracyjne stymulowane szczególnie są mocniejsze, więc nie, nie wykluczam, że w najbliższym czasie może dojść do mocniejszych szturmów na granicę również Polski. Mamy to większe, większy obraz, większe spektrum, czyli zagrożenia generalnie ze strony Wschodu. Wiemy, że są prowadzone jakieś negocjacje i rozmowy między Putinem a Łukaszenką, chociażby w ostatnim czasie są kolejne manewry wspólne zapowiedziane, więc to ta presja i polityczna, i militarna, i właśnie wywiadowcza trwa, więc nie niewykluczone, że musimy się mocniej szykować na to, co Rosjanie mogą próbować robić. Natomiast my musimy oczywiście patrzeć racjonalnie na to, co się dzieje. W tej chwili jest czas. Wzmacniania polskiego potencjału obronnego, jest czas wzmacniania również naszych granic z takimi krajami jak Rosja czy Białoruś, ale daleki jestem od tego, żeby jakoś spekulować, jeżeli chodzi o realne zagrożenia militarne, bo to jest nieodpowiedzialne i często sami wytwarzamy jakąś panikę. Rzeczywiście jest, jest szereg wyzwań, musimy znaleźć odpowiedź, jak je neutralizować. Wiele akcji sabotażowych udało się powstrzymać, kiedy, e, kiedy pan był. W, nazwijmy to w pobliżu rządu. Oczywiście mamy takie działania strony rosyjskiej, które szukają możliwości destabilizacji Polski, paraliżowania i takich uderzeń już z pogranicza wręcz terroryzmu. Przypomnę, że w marcu 2023 roku ABW trafiła na ślad siatki szpiegowskiej, która miała być wykorzystywana przez Rosję właśnie do aktów sabotażu, dywersji, do tego, żeby organizować różnego rodzaju ataki fizyczne na konkretne osoby. Po to, żeby Polaków i Polskę destabilizować, udało się tę siatkę namierzyć i ją zlikwidować. Z tego co wiem, to ABW kontynuuje również to śledztwo po dzień dzisiejszy. Natomiast zdecydowanie musimy mieć świadomość, że Rosjanie będą próbowali tego typu rzeczy organizować, ale z drugiej strony też liczą na to, że sami będziemy wpadać w jakąś paranoję i będziemy się sami paraliżować strach. Dlatego tutaj też dość nieodpowiedzialną jest taka, takie spekulacje z ust pana premiera Tuska, który z jednej strony mówi, że nie powinniśmy sami spekulować, a z drugiej strony puszcza takie oko niejednoznaczne, jeżeli chodzi chociażby o ten pożar na Marywilskiej. Ja bym oczekiwał, że pan premier albo powie jasno i konkretnie, mamy to ustalone i wiemy jak było, albo, że powstrzyma się przed takimi spekulacjami, bo to też nie jest korzystne dla nas. Kiedy pan prezydent mówi o tym, że to e, za czasów Donalda Tuska polska armia była rozbrajana, to idzie o krok za daleko. Jak wyglądają te relacje w tym momencie, jeżeli chodzi o tę politykę dotyczącą obronności między pałacem prezydenckim a kancelarią premiera? Pan prezydent jednoznacznie wskazuje, że jest otwarty na rozmowy, jest chętny do współdziałania, ale to nie oznacza, że będzie przymykał oczu i na te działania, które w tej chwili się prowadzi rząd wbrew procedurom i wbrew przepisom, ani to nie oznacza, że będziemy gumkować przeszłość. Rzeczywiście rząd Platformy Obywatelskiej był rządem Platformy Obywatelskiej PSL-u w poprzednich latach, był rządem, który trochę dał się omamić takiej wizji, że żadnych zagrożeń na wschodzie na to już nie będzie, że czas pewnego Dialogu z Rosją może przynieść nowe zupełnie stosunki między Zachodem a Rosją. To była teza lansowana przez najważniejsze państwa Unii Europejskiej, ale teza zupełnie skompromitowana. I niestety platforma obywatelska i rząd Donalda Tuska brały udział właśnie w tym nurcie, który był szalenie niebezpieczny i okazał się zwodniczy i rodził zagrożenia dla całej Europy. Pan prezydent nie będzie gumkował tego i nie widzę powodu, żeby każdy, kto się zajmuje stosunkami i polityką, i stosunkami międzynarodowymi, nie pamiętał tego, co działo się w poprzednich latach. Kiedy nawet ze strony um, posłów lewicy słychać czasami takie głosy, że na granicy niewiele się zmieniło od czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, mam tutaj na myśli um, z jednej strony napór migrantów, z drugiej strony, no, nazwijmy to, relacje straży, Granicznej na to, co dzieje się na, na, na granicy, a jednocześnie na przykład w tym studiu słyszę również, że Agnieszka Holand nie miałaby dzisiaj materiałów na to, żeby nakręcić film granica. To ma Pan takie poczucie, czy coś na granicy się zmieniło? Na granicy nie, nie zmieniło się. Ta operacja hybrydowa, która gdzieś tam się zaczęła w połowie 2021 roku, trwa i będzie kontynuowana, nie ma. Żadnych wątpliwości, że ona będzie trwała, póki Rosja będzie widziała w tym jakiś swój pozytyw dla siebie i dla swoich planów destabilizowania Europy Środkowej nie zmieniło się i tutaj chwalę rząd i uważam, że to jest dobra decyzja, również postępowanie polskiej straży granicznej. Uważam, że to jest jedyna taktyka, która ma sens bardzo twarde, jednoznaczne bronienie polskiej granicy i Nie ma żadnych odsyłanie. wyrzutów sumienia albo m, takiej refleksji, że e, może na początku e, strażnicy graniczni przesadzali, może te pushbacki, może... E... Nie mam takiego m, poczucia, mam raczej przekonanie, że myśmy mieli rację i to dzisiaj też przyznają rządzący. Myśmy mieli rację wskazując, że to jest coś innego niż się zdaje, że m, ci ludzie są cynicznie wykorzystywani przez służby rosyjskie i białoruskie po to, żeby dysta stabilizować i osłabiać Polskę i całą wschodnią flankę NATO. Dzisiaj Europa mogłaby być w dużo gorszej sytuacji, gdybyśmy poszli za przykładem czy podpowiedziami też tych polityków którzy sugerowali, że powinniśmy tych ludzi przyjmować i później myśleć, co z nimi robić. Nie, jedyną taktyką ochrony Europy przed nielegalnymi szlakami migracyjnymi jest bardzo twarda obrona granic zewnętrznych i akurat Polska tutaj poszła w bardzo dobrą, stroną i w dobrą stronę i te decyzje, które podejmowaliśmy i które są do dzisiaj utrzymywane są decyzjami korzystnymi i jedynymi, które warto podejmować w takich sytuacjach. O co chodzi z tą misją pana prezydenta, który jeździ po świecie i mówi wydawajcie więcej na armię, wydawajcie więcej na zbrojenia, może nawet 4% PKB, gdzie niektóre kraje nawet nie spełniają tego wymogu 2%? Pan prezydent pochodzi z kraju, czyli mówię o, o naszej ojczyźnie, który dużo lepiej rozumie sytuację i dużo lepiej widzi pewne zagrożenia ze strony rosyjskiej i wydaje się, że bardzo dobrą misję pan prezydent w tym obszarze robi. Rzeczywiście naszą rolą powinno być uwrażliwienie naszych sojuszników na Zachodzie i realna ocena zagrożeń. Widzimy wyraźnie, że Rosja kończy przemodelowanie państwa na... Taką, na taki kraj, który działa w trybie wojennym. Ostatnie zmiany personalne na Kremlu też miały temu służyć. Tam całe państwo przechodzi transformację i będzie działało w trybie wojennym. To wymaga również odpowiedzi ze strony naszych zachodnich sojuszników, bo widzimy wyraźnie, że przemysł zbrojeniowy rosyjski produkuje bardzo dużo dużo szybciej się Rosja odbudowuje po stratach z pierwszych miesięcy ataku na Ukrainę i to musi być ocenia jako realne zagrożenie dla... Europy Zachodniej, dla całego NATO, więc musi to także spotkać się z odpowiedzią naszych sojuszników i dobrze by było, gdyby oni potraktowali bardzo poważnie właśnie kwestię polityki zbrojeniowej, wydatków na zbrojenia, bo Rosja się nie zatrzyma. Jeżeli zdobędzie całą Ukrainę, to to będzie tylko jeden z etapów jej działań. O czym zresztą przecież politycy kremlowscy mówią wprost, a propagandyści, którzy są na usługach Putina, też mówią o tym. Wprost, że rosyjskie imperialne zapędy są dalsze niż tylko terytorium Ukrainy. Pytam pana jako doradcę prezydenta, jak pan ocenia, jak prezydent chce się zapisać w historii, albo ewentualnie, czy to jest jakiś wstęp do e, karierze po prezydenturze, może w jakiejś instytucji międzynarodowej, może sekretarz bezpieczeństwa lub coś, coś podobnego. Pan prezydent jest człowiekiem o bardzo m, dużym dorobku, jeżeli chodzi o doświadczenie polityczne. Prezydent dwóch kadencji w Polsce, więc ma m, w, doświadczenie, potencjał, wszelką potrzebną wiedzę, żeby sięgać po najwyższe stanowiska, również międzynarodowe. Ja nie jestem m, tutaj upoważniony, żeby dywagować, co pan prezydent będzie robił po zakończeniu kadencji. No Natomiast jest panie go doradcą, mógłby to, pan jako mógłby mógłbym to zrobić. To, co jest w tej chwili, moim zdaniem, najważniejsze ważniejsze to to, że ta prezydentura się nie kończy w tym miesiącu czy, czy w tym roku nawet. To jest nadal taki okres, w którym nie warto dywagować, co będzie w przyszłości. Warto się zastanowić, co można jeszcze zrobić w czasie tej prezydentury. I wydaje mi się, że tutaj misja pana prezydenta, który bardzo jednoznacznie stawia teraz na kwestie bezpieczeństwa i to nie tylko rozumianego jako bezpieczeństwo Polski, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest właśnie ta misja która mam nadzieję pozwoli przejść panu prezydentowi do historii jako temu człowiekowi, który dzięki któremu sojusz się bardzo wzmocnił i być może właśnie tym wzmocnieniem odstraszył Rosję przed jakimiś groźnymi prowokacjami militarnymi. Ma pan takie poczucie jak słychać ze strony teraz obozu rządzącego, że był pan częścią rządu prorosyjskiego? To jest jakaś fantasmagoria i absurdalna historia, która jest prowadzona według typowych scenariuszy działań propagandowych. Ja widziałem już w poprzednich latach takie próby przyklejania poprzedniego rządu do jakiejś prorosyjskości. dostał pan wezwanie na spotkanie z komisją do spraw wpływów rosyjskich? Nie mam żadnych wezwań w tej chwili na żadną komisję. Jeżeli takie dostanę, to, to z chęcią opowiem, co, co uważam i jak widzę działania prorosyjskie w Polsce. Natomiast mamy do czynienia z kontynuacją pewnych działań, które są po prostu kłamstwem, bo Zarzucanie poprzedniemu rządowi, że był prorosyjski i partii poprzednio rządzącej, że jest prorosyjska jest absurdem, po prostu, bo w świetle faktów możemy zobaczyć, że ostatnie lata polskiej polityki to jest bardzo duże wzmocnienie polskiego potencjału, jeżeli chodzi o samodzielność. Od energetyki poprzez kwestie militarne. To jest szereg decyzji, które realnie osłabiały możliwości rosyjskiej gry no tak, w polskiej przeciwko ale Po co ta komisja do spraw rosyjskich wpływów, rozumiem, powstała? To jest pewnie temat na, dłuższy, na dłuższą rozmowę. Natomiast jeżeli zobaczymy. Poczuciu? W moim poczuciu i wynika to wprost z zarządzenia, które podpisał premier i analizy jego treści. Ta komisja ma się zajmować dostarczaniem premierowi materiałów, które będą służyły do politycznych ataków, do tego, żeby dalej kontynuować jakieś insynuacje przeciwko oponentom politycznym. Wyroki zresztą przecież już zostały rozdane. Mówię chociażby o tym bardzo emocjonującym, agresywnym przemówieniu sejmowym Donalda Tuska z przed tygodni, kiedy on oskarżał oponentów Politycznych, właściwie działalność agenturalną, czyli wywiadowczą na rzecz obcego państwa. Komisja, która jest komisją rządową, podległą pod ministrów, pod premiera, nie ma żadnej samodzielności i mieć nie będzie, ma tylko przyklepać pewne polityczne wyroki, które już zdaje się zapadły. W polskich służbach jest pan przekonany, nie ma rosyjskich szpiegów, nie było. Nie jestem naiwny, jestem świadomy, że Rosja traktuje Polskę jako jedno z głównych państw, w których trzeba być, które trzeba destabilizować. Oczywiste jest dla mnie, że rosyjscy czy białoruscy czy szpiedzy są aktywni w Polsce i prowadzą swoje działania. Jest rolą polskiego kontrwywiadu, żeby takich ludzi łapać i osądzać, ale to musi się dziać na podstawie faktów, dowodów, a nie jakichś politycznych łatek przyklejanych przez rządzących, bo to jest przecież zupełnie nieodpowiedzialne działanie, które też rozmywa w istocie zagrożenia, które mamy, jeżeli chodzi o działalność wywiadów ze strony rosyjskiej czy białoruskiej. Myśmy za naszych czasów realnie zwalczali operacje wywiadowcze przeciwko Polsce. Polskie służby mają potencjał, żeby to robić i muszą tylko być dobrze zarządzane i mieć mądrych nadzorców politycznych. Mam wrażenie, że teraz tego brakuje. Polskie służby kryły wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Pańskim zdaniem? Absolutnie polskie służby nic nie kryły. Polskie służby są od tego, żeby wykrywać przestępstwa, wykrywać działania i zagrożenia dla interesów RP. I to robiły i takie działania podejmowały w poprzednich latach. Nie wiem, co w tej chwili się dzieje. Mam wrażenie, że teraz służby są głównie skoncentrowane na, jeszcze na rozliczeniach i na jakichś audytach z poprzednich, poprzednich lat. Mam nadzieję, że te działania, które zleca im w tej chwili minister, koordynator i premier nie będą wiązały potencjału, który w służbach jest i który był, powinien być skierowany na naszych prawdziwych wrogów i y, tych, którzy nam szkodzą, a nie na wewnętrzne rozliczenia. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, teraz służby zajmują się nie tym, czym powinny. Mam wrażenie, że służby zajmują się wciąż analizą poprzednich lat i próbowaniem szukać szukania czegoś, co można wykorzystać w działalności czy prokuratorskiej, czy politycznej przeciwko poprzednim rządom. Mamy szereg takich przykładów, kiedy Platforma Obywatelska nakręcała pewne emocje, a później kończyło się na niczym. Mówię chociażby o aferze Pegasusa, która trwała długie lata, czy o tej. No, komisje, nie zakończyły. komisje się nie zakończyły. Ale i minister sprawiedliwości i minister koordynator już kilkukrotnie przecież przyznawali, że sądy wydawały zgodę na każde użycie tej metody, tego środka kontroli operacyjnej. A zatem mamy do czynienia ewidentnie z aferą, która była sztucznie rozdmuchana i była szkodliwa dla państwa polskiego, bo realnie osłabiała. Polski potencjał zwalczania przestępczości wymierzonej przez nasz, nasz kraj. I Pan takie poczucie, że teraz te służby są osłabione? Mam poczucie, że służby tak były, są osłabione tą wieloletnią kampanią dyskredytacji. Są osłabione w tej chwili oczekiwaniem, że takich oczekiwaniem takich wyników, żeby coś w poprzednich latach znaleźć, co można wykorzystać przeciwko Czyli zlecenie. osobom. Jest rodzaj zlecenia politycznego, żeby jakieś audyty przyniosły realne, realne sprawy, które można by ciągnąć i jest takie poczucie w służbach, mam takie sygnały pewnego zatrzymania, jeżeli chodzi o ofensywne działania, chociażby na kierunku kontrwywiadowczym czy na kierunkach tych najważniejszych przestępstw, które służby powinny rozpoznawać. Ludzie, którzy w służbach są, mają poczucie, że potencjał ich działalności i ich struktur jest w tej chwili hamowany. Stanisław Żaryn doradca prezydenta, były pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej. Panie ministrze, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo. Za to spotkanie. To było studio pa. Dziękuję również państwu i do zobaczenia.